W dzisiejszym filmie, z racji tego, że wielu z Was pisało do mnie, abym zrobił coś na temat mitologii egipskiej, chciałbym przedstawić kilku mniej znanych bogów egipskich. Zapraszam do obejrzenia materiału. Pierwszym bóstwem na naszej liście, które cieszyło się popularnością w starożytnym Egipcie, a dzisiaj jest znane praktycznie tylko i wyłącznie przez pasjonatów oraz znawców tematu, jest Benu. Benu zawsze był przedstawiany pod postacią ptaka z białą koroną lub dyskiem słonecznym na głowie. Imię jego w języku staroegipskim oznacza światłość, a co za tym idzie, bardzo często był utożsamiany z bóstwami słonecznymi. Był istotą, która istniała jeszcze u zarania wszechświata, nim bogowie stworzyli ludzi. Nie miał rodziców, powstał z tajemniczej siły i dlatego też często starożytni mieszkańcy Kemet nazywali go tym, który powstał sam z siebie. W starożytności często bywało tak, że pewne kultury przejmowały od siebie bogów. Tak na przykład Rzymianie bardzo mocno czcili w całym Imperium Izydę, zaś Grecy przejęli kult Benu. Z tą różnicą, że Benu w mitologii greckiej miał się nazywać Feniksem. Z tym, że Grecy troszkę zmienili jego wygląd. Miał to być ptak o pięknym, złoto-fioletowym łupierzeniu. Również Grecy trochę zmienili istotę jego jestestwa. Tak, który umierał, stawał w płomieniach, a następnie z popiołów odradzał się jako nowy ptak. Jednak myślę, że tą historię znają wszyscy, więc nie będziemy się za bardzo na niej skupiać. Tak więc reasumując, słoneczny staroegipski ptak, Benu, dziś praktycznie zapomniany, przetrwał w umysłach ludzi dzięki starożytnym Grekom. Warto jeszcze zaznaczyć, że dla starożytnych Egipcjan Benu również był symbolem życia. Bardzo często w okresie nowego państwa, czyli w czasach, kiedy Egipt był największym imperium na ziemi, podobizna Benu bardzo często zdobiła grobowce zwykłych ludzi. Tak więc tutaj Benu miał symbolizować ponowne narodziny, tym razem w krainie Ozyrysa, boga zaświatów. Kolejna bogini w naszym zestawieniu to Satis albo Satet, w zależności od tłumaczenia. Była to bogini lokalna, ściśle związana z miastem Elefantyna, leżącym na wyspie w pobliżu pierwszej katarakty na Nilu. Jej świątynia na Elefantynie jest niezwykle ciekawym miejscem. Po pierwsze, jest to jedna z najstarszych świątyń egipskich, która powstała już u zarania państwa i na początku była ledwie kapliczką z cegieł mułowych. Po drugie, przybytek tej bogini jest doskonale skorelowany ze Syriuszem, czyli najjaśniejszą gwiazdą na niebie zaraz po naszym Słońcu. Po trzecie, przez blisko 3000 lat kolejni faraonowie rozbudowywali świątynię Satis na Elefantynie, czyniąc ją jeszcze większą, wspanialszą i piękniejszą. Rozbudowę świątyni zatrzymał dopiero rzymski podbój Egiptu. Sama bogini jest przedstawiana w białej koronie górnego Egiptu, z której wyrastają dwa rogi antylopy. W piramidzie schodkowej faraona Djosera, czyli pierwszej piramidzie świata, znaleziono również potłuczone gliniane naczynia z imieniem Satis. Dla archeologów stanowiło to zagadkę, jednak dzięki przetłumaczeniu tekstów z piramid późniejszych władców dowiedziano się, iż Egipcjanie wierzyli, że Satis zmarłemu faraonowi podają wodę z Elefantyny, która ma magiczne właściwości uzdrawiające. Tak więc prawdopodobnie do grobu zmarłego faraona wieziono wiele setek kilometrów gliniane naczynie z wodą z Elefantyny tylko po to, aby Satis w zaświatach mogła napoić nią faraona. Starożytni mieszkańcy Kemet wierzyli również, że wody Nilu biorą swoje magiczne pierwotne boskie źródło właśnie pod Elefantyną, dlatego też właśnie Satis była kojarzona z magicznymi wodami Nilu. Kolejnym bóstwem na naszej liście jest Tatenen, czasami również nazywany Tachenen. Niekiedy był on też utożsamiany z ptachem. Etymologia jego imienia nie jest do końca znana, jednak niektórzy egiptolodzy spekulują, że znaczy ono ziemia wyniesiona lub ziemia, która się wyłoniła, w domyśle z przedwiecznego oceanu. Bóg ten patronował ziemi i minerałom oraz był panem czasu. Jego największy ośrodek kultu znajdował się w Memphis przy wielkiej świątyni ptacha. W
władcy starożytnego Egiptu bardzo chętnie oddawali mu cześć z racji tego, że miał on być gwarantem ich długiego panowania oraz spokojnej śmierci z przyczyn naturalnych. Następną boginią w naszym zestawieniu jest Anuket. Jest ona kolejną boginią związaną z pierwszą kataraktą. Tyle, że nie jest ona rdzenną egipską boginią, a jej kult przywędrował do Egiptu razem z ucywilizowaniem Nubijczyków przez Tutmesa III, którzy to czcili tą boginię. Jej najbardziej znamiennym atrybutem jest korona z piór, bardzo charakterystyczna dla ówczesnych czarnoskórych mieszkańców Dolnej Nubii, z której to kult tej bogini się wywodził. Starożytni Egipcjanie wierzyli również, że bogini ta nie egzystuje w ich kraju, a mieszka w Nubii, czyli na terenach dzisiejszego Sudanu. Była ona patronką głodnej i orzeźwiającej wody, zaś jej uwielbionym zwierzęciem była antylopa. Pomimo, że zawsze najwięcej wyznawców miała wśród murzynów z Nubii, to w Elefantynie obchodzono dwa razy w roku jej święto. 18 dnia miesiąca Paofi obchodzono święto Chnuma i Anuket, zaś 28 dnia Paofi święto Satet i Anuket. Na festiwale odbywające się w tych dniach w Elefantynie ściągało wielu wiernych, zarówno białych mieszkańców Kemet, jak i czarnoskórych Nubijczyków. Piątą boginią w naszym zestawieniu będzie Meret Seger. Przedstawiana jako kobieta z głową węża, bądź wąż z głową kobiety. Jej imię oznacza kochająca ciszę. A cisza i spokój były w kulturze starożytnych Egipcjan bardzo ważne. Dwoma z 42 najcięższych grzechów było gadulstwo i głośne mówienie. Meret Seger, poza byciem patronką ciszy, była również opiekunką pustyni, gdzie to żyją węże. Oraz w czasach późniejszych, prawdopodobnie w okresie XIX dynastii, stała się patronką nekropolii zachodniej, strzegąc zmarłych faraonów, kapłanów oraz prostych ludzi. Wierzono, że Meret Seger żyje na szczycie góry, która dzisiaj nosi nazwę Al-Qarum. Jest to naturalna skała w kształcie piramidy górująca nad Doliną Królów. Stamtąd też miała spoglądać na tebańską nekropolię i strzec zmarłych zarówno przed żywymi rabusiami, jak i złymi duchami i demonami. Kolejnym bóstwem w naszym zestawieniu jest Min. Kult tego boga wywodzi się z miejscowości Koptos. Rozwinął się on w okresie Starego Państwa, jednak wielu badaczy twierdzi, że sięga jeszcze czasów neolitu, czego dowodem mają być tak zwane kolosy z Koptos, czyli gigantyczne posągi sięgające około 4 metrów, które datuje się na czasy jeszcze sprzed zjednoczenia Egiptu przez faraona Narmera. Min, pomimo że był jednym z głównych bóstw egipskich, dziś jest stosunkowo mało znany. Do jego głównych atrybutów należą bicz do odganiania much z bydła oraz jego poganiania oraz penis w stanie erekcji. Jak łatwo się domyślić, Min był bogiem płodności oraz rolnictwa. Jednak poza tym patronował podróżnikom oraz górnikom, z racji tego, że miasto Koptos, z którego to kult Mina się wywodził, było miastem ściśle związanym z górnictwem. Siódmym bogiem na naszej liście jest Hech. Czasami jego imię tłumaczone jest jako Huch albo Hach. Uosabiał on nieskończoność oraz wieczność. Jego głównym atrybutem są gałązki palmowe, które trzyma w dłoniach. Czasami również przedstawiano go z gałązką palmową na głowie. Również hieroglif wyobrażający tego boga to mężczyzna z podniesionymi dłońmi, który na głowie ma gałązkę palmową. Jako pan nieskończoności często był kojarzony z rachubą roczną oraz kalendarzem. Co ciekawe, jego przedstawienie rzadko występowało samodzielnie. Zazwyczaj towarzyszył on innym bogom. Jego świętym zwierzęciem była żaba. W towarzystwie tych wodnych stworzeń bardzo często też był portretowany. I kolejna bogini na naszej liście to również żaba. Nawet jej imię Heket w języku staroegipskim dosłownie oznacza żabę. Żaba w starożytnym Egipcie była symbolem płodności oraz narodzin. Tak więc Heket była patronką ciężarnych kobiet, kobiet zrodzących oraz położnic. Archeolodzy pracujący w Egipcie znajdują wiele żabich amuletów, co daje dowód, że jej kult był bardzo popularny wśród kobiet. Z
starożytni Grecy utożsamiali Heket z Eileityją, ich boginią narodzin. Dziewiątym bóstwem w naszym zestawieniu jest Sokaris, zwany też Sokarem. Był on bóstwem strzegącym wejścia do świata zmarłych. Sakkara nazwa nekropolii, gdzie starożytni Egipcjanie składali swoich zmarłych przez blisko 5000 lat, wywodził się właśnie od tego imienia. Co ciekawe, Sakkara jest największym cmentarzyskiem na Ziemi. Jednak skupmy się na samym bogu Sokarisie. Sokarisa przedstawiano w różny sposób, od zwykłej postaci człowieka, poprzez człowieka zmumifikowanego, sokoła, aż po mumię z głową sokoła. Sokaris był także opiekunem wiatru. Jego kult przetrwał aż do VI wieku naszej ery. I powoli przechodzimy do końca naszej dzisiejszej listy. Ostatnim bogiem, którego chciałbym przybliżyć, jest Mahes, wyobrażany pod postacią mężczyzny z głową lwa lub po prostu lwa. Według starożytnych Egipcjan miał być synem Bastet lub Sachmet, czyli innych kocich bogiń. Według mitologii miał chronić słońce przed złymi mocami, a także był patronem wojowników i opiekunem pogody. Jak widać, lwy od zawsze kojarzyły się ludziom z odwagą oraz walecznością. Jego największym miastem kultu było Bubastis, w którym czczono boginię Bastet, a więc w jednej z wersji mitologii jego matkę. Jego niewielka świątynia znajdowała się przy wielkiej świątyni Bastet. Jego kult był także popularny w Nubii, czyli na terenach dzisiejszego Sudanu, z racji tego, że Nubijczycy od zawsze byli ludem bardzo walecznym. Innym ważnym miejscem kultu Mahesa było Taremu, zwane po grecku Lentopolis, czyli miasto lwa. I w dzisiejszym zestawieniu to by było na tyle. Zainteresowanych chciałbym również zaprosić na moją nową stronę na Facebooku Kemet – Starożytny Egipt bez tajemnic, na której to będę starał się co jakiś czas umieszczać ciekawostki. Link znajdziecie w opisie. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli materiał się podobał, można zostawić łapkę w górę i komentarz, ponieważ to bardzo motywuje do dalszej pracy. I do usłyszenia w następnym materiale.